22 stycznia 2024 rok. Znajdujemy się na podwórzu domu, takiej kamienicy zbudowanej już po wojnie. Obecnie Aleja Solidarności 82, a wcześniej Świerczewskiego, generała Świerczewskiego Waltera. Skrzyżowanie z Marklewskiego, poprzednio teraz JP2. Przypominamy, że 67 lat temu tutaj w piwnicach tego budynku zamordowano wcześniej porwanego Bohdana Piaseckiego, syna działacza narodowego, szefa PAKS-u Bolesława Piaseckiego. Bohdan Piasecki miał zaledwie 14-15 rok. Był licealistą, porwany z liceum Świętego Augustyna na Mokotowie. Co ciekawe, porwali go ci, którzy, między innymi ubowcy żydowskiego pochodzenia, którzy byli tutaj mieszkali. Jeden z nich miał mieszkanie, zresztą po całej Warszawie mieli tak zwane mieszkania kontaktowe i do tej pory tak jest w służbach, że są mieszkania służbowe, kontaktowe. Prawdopodobnie od razu został zaprowadzony do piwnicy i w sposób rytualny zamordowany, bo wbito mu w serce sztylet, taki bagnet komandowski. I fingowali porwanie dla okupu. Prawie 10-11 miesięcy rodzina Piaseckich poszukiwała syna, umawiała się z porywaczami, którzy dawali mylne tropy, bo dzwonili i umawiali się na odbiór łupu, tego okupu. W to byli zaangażowani dawni działacze Stronnictwa Narodowego, narodowcy z Narodowych Sił Zbrojnych, działacze PAKS-u, starzy partyzanci, znajomi, nawet ojciec Klimuszko też był słynny jasnowic, który wiedział mniej więcej i powiedział, gdzie się znajduje. Na początku nie chciał martwić ojca, rodziny w ogóle. Przypomnę, że Bohdan był półsierotą, bo stracił matkę w powstaniu warszawskim. To była zemsta za działalność narodową Bolesława Piaseckiego. Bolesław Piasecki był szefem ONR-u, Obozu Narodowo-Radykalnego, to takiego odłamu Stronnictwa Narodowego i w ogóle Ruchu Narodowego, który chciał radykalnie walczyć z wrogami Polski, przede wszystkim z żydostwem, które objawiło się w swojej największej sile w ramach Żydokomuny. Po wojnie przyjechali na radzieckich czołgach. On się dogadywał z Rosjanami i przekonał chyba oficera NKWD Sierowa do tego, żeby go darował mu życie, bo został schwytany, siedział na 11 listopada, z tego co wiem, na Strzeleckiej, był tam przesłuchiwany, tam gdzie przeważnie AK-owcy nie wychodzili żywi, bo byli mniej inteligentni chyba niż Piasecki, bo on już wiedział, jak należy rozmawiać z tymi, którzy zaprowadzają tutaj władzę. I potrafił, tak, ale potrafił rozróżnić Rosjan od Żydów NKWD-zistów, zbrodniarzy. I on szukał wsparcia wśród żołnierzy, oficerów myślących, inteligentnych, ale chyba sprawa się oparła o Kreml, bo zaproponował, że on będzie tą nową władzę w pewnym sensie tutaj nie tyle zaprowadzał, ale uwiarygodniał, ale przekonywał do niej społeczeństwo polskie, naród polski, że w ramach tego systemu można funkcjonować, można żyć. Wybrał taki sposób na przeżycie, na przetrwanie, a jednocześnie na rozwój, bo wybrał drogę, że nie sztuka zginąć jak bohater, bo mamy pełne cmentarze bohaterów i do tej pory brakuje nam tych genów, daliśmy się wyrżnąć choćby w powstaniu warszawskim. Natomiast on mówi, że trzeba inaczej walczyć i wybrał drogę, można powiedzieć, taką podziemną, żeby robić swoje, udając jednocześnie sprzymierzeńca tej nowej władzy. Raz na jakiś czas pisał artykuły ku czci socjalizmu, bo tego od niego wymagali, ale między innymi dzięki strukturom, jakie stworzył, gospodarczą, stworzył wielkie wydawnictwo PAKS, całą, można powiedzieć, całe biuro wydawnicze i kilka tysięcy rzemieślników skupił w Inco Veritas, takim holdingu gospodarczym, gdzie tysiące Polaków miało pracę, ich rodzin, zatrudnienie. Ludzie się rozwijali, a wielu
też żołnierzy Armii Krajowej, wielu działaczy narodowych się ukrywało w ramach Paksu, zacierali za sobą ślady i Piasecki miał pewne względy u komunistów, że pozwalali mu, żeby tacy działacze u niego pracowali, że nie szli do więzień, nie byli mordowani. Natomiast zemsta była bardzo okrutna, bo jak się najlepiej zemścić na dziecku? To najbardziej boli. Nie bezpośrednio w to, niego. Co kochasz. To, co kochasz, zawsze tak, to, co kochasz co najbardziej. Kochasz, tak. To była bardzo znana sprawa. 57 rok, Odwilż, prawda? Żydzi się niektórzy ewakuowali, nawet pan Różański, czyli Goldberg, ten zbrodniarz Powy, jakiś czas go odsunięto od władzy, Luna Brystygierowa też odeszła, ale praktycznie oni nie siedzieli w więzieniu. Znaczy może Różański chyba rok czasu siedział, a tak to nikt nie poniósł odpowiedzialności za te zbrodnie, za to, że za te tortury na Rakowieckiej i w innych miejscach. Przecież NKWD żydowsko miały tak zwane wille ciche po całej Warszawie i okolicach tutaj. Ile miejsc pochówku jest do tej pory nieodkrytych? To jest między innymi to, co tutaj się wydarzyło, było związane z tym, że mieli swoje lokale, swoją sieć podziemną. Poza UB, oficjalnymi tymi swoimi organizacjami, strukturami, mieli swoją tajną organizację, zemstę. Zemstę na gojach, którzy dali się we znaki Żydom jeszcze przed wojną albo w czasie wojny. Mścili się po prostu na świadomych Polakach. I to widać wyraźnie. To była zemsta. Słuchajcie, nikt nie poniósł odpowiedzialności pomimo tego, że Piasecki ze swoimi ludźmi doszedł, kto zamordował, kim oni byli, jakimi środkami. Została praktycznie ta sprawa wyciszona. Podobno Gomułkę przekonali, żeby nie ruszał tego. No zresztą miał żonę Zosię Gomułkową w domu, agentkę żydowską, także ona, myślę, też swoimi kanałami miała wpływ na to. Po prostu ta sprawa została z sądu wycofana. Do tej pory rodzina nie ma jakiejś żadnej satysfakcji z tego, co się stało. Ale to nie jest taki odosobniony przykład zemsty. My widzimy wiele przykładów zbrodni na narodzie polskim, na działaczach narodowych, takich świadomych ludziach, na których się zemścili. I to widać. Nie widać może tak gołym okiem, bo wydaje się, że zginął w wypadku samochodowym, zatruł się, znaleziony na parkingu, powiesił się, tak jak Andrzej Leper, ale oni są pamiętliwi, do któregoś pokolenia nawet ścigają tych, którzy się w jakiś sposób sprzeciwili tej mafii. Mafii, można powiedzieć, tym zbrodniarzom, którzy działają na całym świecie. Teraz mordują Palestyńczyków. Cały świat patrzy na to i nie reaguje. W kościele też nawet żadnej zbiórki nie zrobili, tak jak na Ukraińców, czy w kościele, w Caritasie, czy w innych. Mogą mordować, im wolno, tak? A pokazują, że to Rosjanie wszystko robią na Ukrainie. Odwracają uwagę wojną na Ukrainie, którą też wywołali. No przecież Majdan najpierw wywołali, a później sprowokowali Rosjan, żeby reagowali wreszcie, żeby bronili tych Rosjan, którzy żyli w Doniecku, w Donbasie przez 8 lat mordowani i tak dalej. My wspominamy te ofiary polskie i wiemy, że obok Leperów, Bartoszcze i innych takich działaczy znanych, profesor, wykładowca na Uniwersytecie Opolskim, który napisał prawdę o fałszywym Holokauście, o tym kulcie fałszywym, no to znaleźliśmy go na parkingu, prawda? Pamiętacie? To są takie historie niewyssane z palca. Giną ludzie w dziwny sposób. Pamiętacie Larkowskiego? Miał 50 lat, pisał Bubla. Też w dziwny sposób. I tak dalej, i tak dalej. Mamy przede wszystkim znaki zapytania w stosunku do ludzi, którzy coś robili, coś działali dobrego dla Polski i sprzeciwili się temu systemowi. Ci, którzy im w tyłek wchodzą, to są bezpieczni, oni mają parasol, mają media, mogą o byle bzdurach mówić. Natomiast jak się upominamy o prawdę, 67 lat i zbrodnia nie została ukarana. Tutaj na tym podwórku powiesiliśmy między innymi kapliczkę, krzyż dla upamiętnienia.
Nie wiem, czy rodzina jest na tyle nadal zastraszona, nie, trudno mi powiedzieć, ale to, co przeżyli, to było okrutne. Wyobraźcie sobie, jeszcze zburzyli liceum Świętego Augustyna, jedno z najnowocześniejszych liceów w Polsce w ogóle, na najwyższym poziomie było. I nauczanie, i technicznie świeżo zbudowane, właśnie wysiłkiem Piaseckiego i tych ludzi skupionych przy Paksie. Ci, którzy tak plują na Piaseckiego, mówią, że był kolaborant. Stuknijcie się w głowę, pomyślcie sobie nad swoim losem. Wy za byle bzdurę się już kolaborujecie, zakładając choćby szmaty ostatnio w ramach tej fałszywej pandemii. Na gębę. Masowo, na gębę daliście sobie kagańce założyć, a on w obliczu śmierci podjął decyzję, że będzie udawał kolaborację i dzięki temu tysiącom, jeśli nie setkom tysięcy Polakom pomógł, rozwinął, można powiedzieć, działalność. Zemścili się też w ten sposób, że zniszczyli Inco Veritas, zniszczyli te firmy, które współpracowały rzemieślnicze z Paksem i zacierają ślady po tej działalności polskiej. Wiemy, o co tu chodzi. Nie może to być polskie. To jest walka z narodem polskim. I tak okrutny sposób również. Podejdziemy, myślę, pod to miejsce. Ja się już po tym urodziłem. Ja też. Tego kurwa, adwokatem jesteś takiego kurwy? Przestań, przestań. Przestań. On się źle wyraził. Do tego zaczął, pokójcie się. Masz, pokójcie się. Dajże spokój. Masz, ja tam nie podchodzę sobie do kamery. Nie ma pomnika, nie ma tablicy, ale jest taki skwerek. Dobrze, że się pozbyli tutaj śmietnika, bo poprzednio był śmietnik w tym miejscu. Nie niszczy tego miejsca. Krzyż jest bardzo ciekawy z grobu naszego patrioty. Kapliczka, którą nasz przyjaciel 4 lata temu zrobił, Jan Paluch, tak? Ale to nieważne. Ale Janek upamiętnia takie miejsca, gdzie nasi partyzanci, gdzie były miejsca martyrologii. W intencji tych wszystkich zamordowanych polskich dzieci, w intencji tych wszystkich polskich synów, działaczy narodowych, torturowanych w tych tamtych czasach, ale i dzisiaj ci, którzy giną. Za tych, którzy dzisiaj giną. Bo też te ofiary, które uległy covidozie, to też są ofiary tego reżimu, tych samych praktycznie, tylko potomków już, nie? I to się wszystko dzieje tutaj na terenie choćby Warszawy. Przypomnę, mamy tutaj ponad 450 tysięcy tego towarzystwa. Oni się tutaj dobrze czują, nawet mieszkają w tych domach poubeckich, mieszkaniach. Bardzo się dobrze czują. Nie wszyscy. A mówią, płaczą, że w 68 kazał im Gomułka wyjeżdżać i moczar. A to była ustawka między innymi, jak wiecie, była potrzebna siła wojskowo-policyjna właśnie w Izraelu i walce z Arabami. Teraz no, mają kolejne pomysły na Ukrainę, żeby tam zasiedlać, wymordować, napuścić na siebie i oczywiście na ruskich, że to Ruscy źli, a to ich robota jest. To jest ich robota. Podpuszczają, prowokują do wojny. Tacy kołomojscy, Sorosze i później tacy dziwni aktorzy, którzy występują na scenie politycznej. Mamy chyba za dużo aktorów, nie? Na scenie politycznej. Mało, mało. Mało jeszcze? Mało. Przecież, ale zobaczcie, to co robią w Sejmie, w naszym i nie tylko, i w Davos też aktorzy występują. Tam nie są ci autentyczni, którzy decyzje podejmują. Wszystko pionki tak, do wykonywania. Gdzieś indziej mają centrum dowodzenia. To nie jest. To nie, tutaj jest tylko scena. Scena. Scena dla nas i robią różne przedstawienia. A niestety widzimy, później decyzje zapadają takie synchronizowane na całym świecie. Tak jak w przypadku tej fałszywej pandemii. Powiedz, Sławku, jeszcze taką tak. rzecz. Jeśli chodzi o tak zwany mord rytualny. Tak. Czy prawda, że
był rozkrzyżowany, przybity był? Nie, czy on prawda, że miał zaklejone usta betonem? To co Peter Raina, bo opieram się na tym, co Peter Raina dotarł do źródeł. Czyli Hindus, który broni polskości. Tak, patriota. On się zakochał w Polsce. Takich mieliśmy wielu. Przypomnę, że też bardzo doświadczony, bo miał agentkę nawet w swoim łóżku. Zakochał się w kobiecie, która donosiła na niego. Autentycznie. Rozmawiałem z nimi, to nie jest żadna tajemnica. Miał łzy w oczach. Nawet po wielu latach miał łzy w oczach. Mówił, że dał się tak podejść. On pisał, działał, a na niego donosiła pewna pani, którą miał w domu, w łóżku. Ale takich esterek mamy więcej. To nie ona jedna. Są wyszkolone nawet. Na terenie Polski one też działają. W burdelach tutaj, w tym budynku mieści się między innymi burdel. Czyli właściwie to nazywają klubem tańca, go, tak? Ale niewiele się zmienia co do mentalności, co do idei, do zasad. Mord rytualny jest od kilku tysięcy lat znany. Między innymi przyszli do kardynała Wyszyńskiego kiedyś z gminy żydowskiej z żądaniem, żeby wycofali kościelne przepisy, w których opisują mord rytualny, że potępiają ten mord rytualny żydowski. Prymas Wyszyński się nie zgodził na to, żeby jakiekolwiek oświadczenie w imieniu kościoła polskiego czynić, bo powołał się na prawo myślny wyrok sądowy, jeszcze carski wyrok z 1911 roku, gdzie był sądzony Żyd Beilis. Beilis był jednym z tych, którzy byli odpowiedzialni za zbrodnie na chyba 11-letnim chłopcu. To było na wschodnich terenach, rubieżach Rzeczpospolitej. Udowodniono, że w rytualny sposób upuszczano krwi i to dźgając dziecko, no nie wiem ile razy, ale to chodziło o to, żeby ta krew spływała, wykrwawiał się powoli. Także prymas Wyszyński się nie zgodził, powołując się na ten właśnie wyrok sądu jeszcze carskiego. Mają niestety sataniści, którzy kierują się Talmudem. Peter Raina mówił, opisał zdjęcie, jest tam nawet zamieszczone w takiej książeczce jego, gdzie są te zwłoki, ale już po 11 miesiącach, jak został tutaj odnaleziony dzięki ekipie remontowej, konserwatorskiej specu. Przyszli hydraulicy zawory chyba posprawdzać raz na jakiś czas, a tam wejście było już zamurowane. Wejście do toalety takiej wewnętrznej i węzła ciepłowniczego. No i znaleźli go siedzącego na muszli klozetowej, wbitym głęboko aż po rękojeść w serce tym bagnetem komandowskim. Książki obok leżały i potem rozpoznali, że to jest on od razu, że to jest to dziecko. Miał rozbitą głowę. Nie wiadomo, czy najpierw dostał w głowę, czy później rozpłatali mu czaszkę, bo miał zmiażdżoną praktycznie jakimś ciężkim narzędziem. Ubranie jeszcze było widoczne, ten mundurek szkolny. Został po prostu porwany na oczach kolegów z ulicy Weinerta. I to byli zaangażowani ludzie z MPT, ale to byli ubecy. Takie mataczenie, jakie tam się odbywało, to jest przykładem, do czego są zdolni. I dziwnie ci ludzie, później ten główny, który był kierowcą, który porywał, mieszkanie tutaj dostał jeszcze za zasługi jakieś, no dziwne. Paszport, niektórzy dostawali od razu paszport. Paszporty, niektórzy wyjechali, ale to, co mógł robić Bolesław, który był przecież z bólu, no można powiedzieć oszalały, jak się dowiedział, to już nie był ten człowiek, już nie miał tej energii do pracy, do służby dla Polski. Ten cios był naprawdę trafny w serce. Odsyłam jeszcze do Petera Raina, on to chyba najlepiej to opisał, bo w mediach, to znaczy mamy w internecie kilka filmów, to tam są dla sensacji bardziej, nie współczują tej rodzinie, nie czują po prostu tego, tylko no, żeby zarobić na Patronite'ach i innych takich imprezach. Tutaj przychodzimy, ponieważ
dla pamięci, żeby się to nie powtórzyło i żeby naszych dzieci nie mordowali. Mordują w inny sposób teraz. Choćby posyłając im truciznę. Na raty to robią. Tutaj był mord. Myślę, że może się długo nie męczył, nie torturowali go, bo od razu został zamordowany po porwaniu. Sławku, dzisiaj się morduje ludzi białymi kitlami, czyli lekarzem. Tak, ale... Dzisiaj lekarze się trzęsą o swoją pracę i zrobią wszystko, żeby się zamordować. I to wszystko. Lekarz się nie leczy. Lekarz potrzebuje swoich pieniędzy. Znaczy nie możemy uogólniać, nie wszyscy lekarze, tak, nie wszyscy, bo skoda. Tak samo mamy i uczciwych księży, i lekarzy, i nauczycieli. To wszystko też zależy od człowieka. Od człowieka i kto go ukształtował, kto go po prostu przerobił. Jakie ma sumienie? Mam czasami takie wrażenie, że łatwiej się z chłopem na wsi dogadać, jak po 5 fakultetach z wykształconym. Niektórzy mówią wykształciuch, ale jak wykształcony, w jakim kierunku? Jeśli on jest poddany obróbce, no to ciężko z nim w ogóle rozmawiać. Chłopak po zawodówce ma więcej rozsądku, rozumu, jak ten pan profesor doktor habilitowany, bo kłamie, bo został już tak przerobiony jego świadomość, że został po prostu poddany obróbce. Media, a także z przerażeniem stwierdzam, że na ambonach już się nie słyszy o patriotyzmie, o Polsce, o to ratujmy się, tak jak żył prymas Wyszyński i księży dyscyplinował w służbie dla Boga i ojczyzny, że nauka społeczna Kościoła była taka, że szanujemy naród, to co mamy, tą ziemię, własność, a tutaj nie ma tego. Internacjonalizm, dziękuję bardzo. Z ambony słyszę, że to wszystko Ruscy winni, że są zagrożeniem, Rosja jest zagrożeniem dla pokoju. Jest odwrotnie zupełnie. Wyobraźcie sobie, że Rosja staje w obronie właśnie takich wartości jak rodzina. To Duma rosyjska ostatnio, chyba już przegłosowali antygenderowski pakiet ustaw, że nie mają prawa zboczeńcy publicznie występować w Rosji. I to jest przykład dla innych. I jak mają pouczać, jak ci księżulkowie, biskupi śmią pouczać Rosję, Rosjan, że są wrogami. Przypomnę, Rosja ma bodajże 8 baz wojskowych, a NATO ile ma? Kilkaset. To jakie są tu proporcje? Kto kogo tutaj napada? Rakiety były zawsze wymierzone w Rosję i to, co zrobili na Majdanie, na Ukrainie i robią teraz, jest to prowokacja Zachodu. Cały sprzęt, można powiedzieć, z magazynów teraz testują i to utylizują. Stary, nowy testują. Ale myślę, że to już się niedługo skończy, bo Ukraińcy uciekają z pola walki, masowo dezerterują. Rosjanie też nie chcą walczyć, nigdy nie chcieli. Młodzi chłopcy nie chcą ginąć po to, żeby powstała tam niebiańska Jerozolima, żeby kilku Żydów zarobiło znowu na wojnie, tak jak w ostatnich wojnach. My mamy robić swoje, nie dać się wykrwawiać i dbać o dzieci. I pytanie, czy patriotą jest ten, który łeb od razu położy, nadstawi pod kulę, czy będzie mądrze pracował dla Polski, dla swojej rodziny, dla swojej ojczyzny? Nie sztuka się wykrwawić. Prymas Wyszyński o to zabiegał, żeby jak najmniej się krwi lało, że trzeba się, Polak z Polakiem musi się dogadywać. I po wojnie był za tym, żeby się z rządem dogadywać, żeby stosunki sobie wyrabiać, jak najlepsze warunki. W którymś momencie się zdecydował na więzienie, ale Polak z Polakiem mógł się dogadać. Zresztą powiedział do polskich komunistów, konkretnie do sekretarza partii Mazura, tutaj szefa organizacji partyjnej, w 50. bodajże trzecim roku. Was, polskich komunistów, masoneria wykorzystuje do walki z Kościołem, że najpierw macie zniszczyć Kościół, a później was zniszczą. I tak to się działo. Popatrzcie teraz na okrągły stół i to, co się stało. Zapewnili im, można powiedzieć, miękkie lądowanie w różnych firmach, spółkach, nie spółkach, w gospodarce, a później ich wycinali i wycinają do tej pory. I to widać. Nie układamy się po prostu z diabłem, jeśli chodzi o to. Róbmy swoje, krótko mówiąc. Wybierajmy najlepsze rozwiązania, co jest dobre dla, jakie jest dobro wspólne dla nas. I nie rzucajmy się, ty z PiSu, ty z Platformy, ty jesteś od Rydzyka, ty jesteś od tego, od Palikota. Nie, próbujmy coś wspólnie razem zrobić dla naszego dobra. Nie dajmy się podpuścić po prostu. I tyle. Tak? Ja dziękuję.
Dziękuję koledzy. Modlitwa na zakończenie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.